Witam kochani serdecznie. Dalszy ciąg programu NCH. A dzisiaj pomyślałem, że porozmawiamy o podstawach pracy z plikami w tym programie. Sami wiemy, jak widać, w większości małe menu, tak? I file. I teraz new file. New file to są podstawy, więc tak naprawdę mogą być osoby, które znają się na tych podstawach, a które nie, dlatego pozwalam sobie to powiedzieć, a jak ktoś, to najwyżej przejdzie automatycznie do innego nagrania, które będzie niedługo. To jest tak, new file, otwieramy nowy plik z tego miejsca lub Ctrl N. Następnie mamy new file, new window, tak, nowe okno, nowy plik w nowym oknie, open file, otwieram plik, który już stworzyłem, open file, otwieram plik, który stworzyłem w nowym oknie, tak, otwieram. Tu mamy linki do nagranych, zapisanych ścieżek. Zapisujemy plik, dodając nazwę, zapisujemy wszystkie pliki, zamykamy okno plik, tak, zamykamy wszystkie okna, projekty, koniec projektów, zapisujemy projekt z nową nazwą. Następnie mamy przesyłanie plików do YouTube'a, tutaj trzeba ustawić. Pamiętać trzeba też, żeby mieć konto na YouTubie. Następnie wysyłamy plik na serwer w chmurze. Ten plik możemy, mając konto na YouTubie, więc w Google mamy, tak? Więc jest mail i miejsce na pliki chmura. Google ma najwięcej miejsca za darmo, 16 giga. I tu ściąganie pliku z chmury, zapisywanie audio, przepraszam, ładowanie audio do programu, zapisywanie audio, sound, tak, muzyki w bibliotece, kopiowanie i otwieranie plików, więc tutaj możemy już nagrywać audio i jako audio, ewentualnie jaką bazę, wysyłanie pliku możemy wysyłać mailem, i tu mamy inne programy, które mogą się łączyć z WavePadem. MixPad, Multitrack, rewelacja. Powiem wam, jeśli ktoś lubi łączyć różne dźwięki, tworzyć coś na poziomie radia, jakichś słuchowisk, fajna sprawa. Myślę, że to i tak z czasem pokażę wam te programy. I Excite. Wszystko, co tu mówię, będę miał też zapisane na stronie, którą założyłem jakiś czas temu. Jest to strona fxv.audio.blogspot.com na Google. Nie ukrywam, że miałem ostatnio problem z serwerem. Po prostu zniknął mi cały serwer bez dostępu do DNS. Też nie rozpoznawał komputer ani router w domu, więc doszedłem do wniosku, że założę bloga i tam mam różne rzeczy. Później podeślę linka. Ok, to tutaj mamy to, co wspominałem, tak, od chmura. Wszystko rozpiszę na stronie. Nawet może i teraz wam.
Fire opowiadaliśmy ogólnie, tak jak tu upload do YouTube'a, tak? Tutaj jak pokazywałem, file, menu, file, upload. Tutaj ustawić trzeba łącze, tak, logowanie wręcz przeglądarki z YouTube'em. To byłoby tak wstępnie. Myślę, że to już na stronie będzie opisane. Tak jak mamy teraz menu, file, tu mamy powiedzmy audio, tak? Inicjalizuje nam nagrywanie. Ciekawe, co tam zrobi ciekawego. Nie jest źle, bo mały pliczek, tak? Więc pozwoli tutaj nam sobie obejrzeć, jak to się dzieje. Trzeba pamiętać, że większość nagrań, które robimy przez mikrofon, chcę mi ściągnąć program ze strony, jeśli nie mam, ale zrobimy tak. O, wszystkie programy firmy NCH mają wersję 14-dniową, później proszą o zakup oryginału. Nie dziwię się, nieduże są pieniądze, to jest w granicach 100 zł. A no ktoś nad tym siedzi i pracuje, wymyśla, tak? Nie ukrywam, mam też na stronie linki do tych, bo i jeśli ktoś przez linka ze strony mojej zakupi, to będę wdzięczny, ponieważ mam od tego prowizję. Też ustawiano indywidualnie, w zależności od obrotów, jakie się robi dla nich. To w większości teraz afiliacyjnych takich jest miejsc. Z czasem mogę też pomóc, pokazać. Też zauważycie na blogu, że mam różnie ustawione linki. To też bo to po CSS-ie trzeba stronę robić i HTML-u, więc, ale odeszłem od tematu. Ok. Jest możliwość jeszcze nagrywania aktywowanego głosem. Rozpoczyna się po odebraniu dźwięku, na przykład podczas mówienia do mikrofonu, i zatrzymuje się, gdy jest cisza. Poziom wymagany do rozpoczęcia nagrywania to próg ciszy. Nagrywanie zostanie wstrzymane, gdy poziom spadnie do 4 dB poniżej progu ciszy, tak? Próg ciszy można ustawić w opcjach WavePad na karcie nagrywania. To jak mamy tutaj menu, file, oj, coś, gdzie ja te opcje mam? Opcję, o, tu mam rekord, tak, i teraz sekcja automatic silence from end of recording, auto trim silence from end. Tutaj możemy ustawić, tak, że włącza się. To już jakby indywidualna, osobista sprawa, ponieważ jeśli włączę auto i będę miał otoczenie, którym coś się porusza, i to może być tak, że włącza się i wyłącza, włącza się i wyłącza. Wyłączy się, to wiadomo, że cisza jest potrzebna, tak? No ale tak, takie coś mamy. Mamy jeszcze elementy, gdzie to mamy nagrywanie, recording. Mamy recording tu. F5, tak? Włączamy. Escape. Ewentualnie spacja, jak dobrze pamiętam. Wyłączamy, tak? Przycisk poziomu na karcie nagrywania powoduje przejście do trybu czuwania podczas dostosowania poziomu głośności przed rozpoczęciem nagrywania. Tutaj będzie taki wyświetlacz.
mamy edycję, tak? Jeszcze jedno, tak sobie przypomniałem. Teraz chciałbym wam pokazać. No widzisz, gdzie to jest. Momencik. No ale okej. Tak jak tutaj widzimy, tak? Może zrobimy jeszcze coś o dźwięku, powiem. Mamy przycisk volume. Mamy coś takiego. On może ściszać, tak, zgłaśniać. O, tak. Więc tu mamy ustawiony już z automatu. Możemy nawet, jeśli jest takie coś, zaznaczamy ampli i tu już możemy sobie powiększymy na przykład. I kiedy zrobimy Ape, on nam tak zaznacza, że jest głośniej. Więc możemy zobaczyć, jak będzie przejście. O, powróćmy. Pyk. Ok. Mamy coś takiego silence. Mamy końcówkę. Już nam skrócił, tak? Ale jeszcze mamy silence. Całkie wyciszenie. Mamy silence. Odpycha i odcina nam, tak jak to było widać, tą odległość, tak? On w milisekundach liczy. Możemy cofnąć. Tu dodał nam przód. Jeszcze mamy trimmer. Możemy tutaj sobie sekundy ustawić. Więc to już można sobie poćwiczyć, tak? Jak ktoś coś komuś miał fajne jakieś pomysły, tak? Ok. Co wstępnie jeszcze mógłbym tutaj podpowiedzieć? No to narzędzia, to co mówiłem. Ok. Myślę, że na dzisiaj tyle wystarczy. Zapraszam do następnego nagrania. I dobrego dnia. Pozdrawiam.